Osoby niepełnosprawne i przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego. Poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością stabilnie rośnie w Polsce, jednak wciąż odstajemy od krajów Unii Europejskiej. Pracodawców chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością czekają duże wyzwania. Są jednak różne pomysły na to, by to zmienić. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy form wsparcia finansowego. Tczewski Urząd dysponuje 270 tysiącami złotych z PFRON-u, zaś samorząd powiatu stara się o kolejne 50 tysięcy z programu wyrównywania różnic między regionami. Dysponujemy środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Możemy wesprzeć przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Stanowisk dla osób niepełnosprawnych mogą być aktywizowane osoby bezrobotne lub też poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu. W ramach tych środków możemy realizować również dotacje na tworzenie działalności gospodarczej przez te osoby. Mogą korzystać także z usług i instrumentów, jakimi dysponujemy, przede wszystkim szkoleń, staży czy prac interwencyjnych. Jakie jest zainteresowanie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych chcących założyć działalność? W tej chwili mamy kilka wniosków dotyczących doposażeń stanowisk pracy. W trakcie realizacji pozytywnie rozpatrzony jest na razie jeden wniosek. Pozostali pracodawcy muszą uzupełnić swoje dokumenty, żebyśmy mogli rozpatrzyć te sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, które chciałyby swoją działalność utworzyć, w tej chwili są trzy wnioski, także jeden jest pozytywnie załatwiony, czekamy na negocjacje z osobą niepełnosprawną, natomiast pozostałe wymagają też uzupełnienia, więc tutaj w trakcie prac cały czas jesteśmy. A te dwa pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczą jakich zawodów czy jakiej firmy? Na dzień dzisiejszy rozpatrzony pozytywnie wniosek pracodawcy dotyczący tworzenia stanowiska pracy. Jest to stanowisko proste. Firma znajduje się w Pelplinie, będzie to pracownik produkcji. Pracodawca ma zamiar zakupić maszynę przemysłową, także myślę, że jest to dobre stanowisko pracy jak na nasz rynek. Jeśli chodzi o osobę bezrobotną, no to zamierza ona świadczyć usługi prawne. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów oraz Zespół Opiekuńczy Tczewskiego MOPS-u skorzystały z pomocy finansowej, doposażając miejsca pracy osób niepełnosprawnych. Ta pierwsza zakupiła maszynę do szycia i prasowalnicę, druga piec konwekcyjno-parowy, który niezwykle usprawnia pracę kucharzy. Piec konwekcyjno-parowy spełnia o wiele szerszą rolę niż piec tradycyjny. To nie dość, że służy do pieczenia wszelkiego rodzaju rzeczy, łącznie z ciastami, to jeszcze pełni rolę jakby odgrzewania produktów, które wydaje się. My tu obsługujemy obiadowo 300 osób, więc nie jest nikt w stanie usmażyć 300 kotletów między pierwszymi a ostatnimi mija godzina czy półtorej, tak? W związku z tym nie ma takiej opcji, żeby te pierwsze nie wystygły przed wydawaniem, więc trzeba często jednak je troszeczkę podgrzać. Poza środkami z PFRON-u bezrobotni niepełnosprawni mogą korzystać z innego jeszcze wsparcia. Osoby bezrobotne, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą też korzystać z naszych środków, z Funduszu Pracy czy z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego również mamy aktywizować osoby niepełnosprawne, więc ta pula dostępnych możliwych środków jest znacznie większa niż tylko te środki PFRON. Więcej szczegółów na temat wszystkich form wsparcia związanych z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.